Siema wszystkim, tu Palar i witam was w sentymentalnym retrograniu, tym razem w grze Nerf Arena Blast. W grze z 1999 roku, grze mojego dzieciństwa, grze, do której czuję ogromny sentyment, choć gram tylko w jej demo, także na pierwszy ogień pójdzie mapa właśnie z tego dema. Gra oferuje nam, widzicie, to jest FPP, jest taki mniej krwisty. Aha, mam cię. Oferuje nam... O, ile tu tych kulek na start. Trzy ryby rozgrywki na 8 arenach. Zacznijmy może... 8 arenach plus jeszcze jedna arena, która się nazywa Nerf Championship, na której jeszcze niestety nie grałem. Oraz są mapy treningowe. Dwie. Jedna z nich właśnie jest dema. O trybach rozgrywki... Fuck. Daj się zabić grzecznie. Nie dał się zabić, no ale uciekł chociaż. Spokój. Mamy Ball Blast, który teraz gramy, czyli naszym zadaniem jest zbić 7 kulek w odpowiednie miejsce. Każda kulka ma swój kolor i daje określoną ilość punktów jej wbicie. A siódma kulka, jaką już mam przewagę w punktach przez te pierwsze kulki. A siódma kulka pojawia się już w momencie, gdy pozostałe 6-1 gracz wrzuci tam, gdzie trzeba, na miejsce. No i to jest ten pierwszy tryb. Drugim trybem jest Point Blast, który polega na zabijaniu innych graczy. Tutaj jest sekret. Zabijaniu innych graczy, z których wypadają punkty, bo to jest tak, że punktów nie dostajesz za to, że gracza zabiłeś, tylko on dropi punkty i musisz je jeszcze podnieść, a ilość punktów, jaką wydropi gracz, jest zależna od miejsca, które zajmuje. Pierwsze miejsce dropi 1000 punktów, drugie 750, później jest jakoś 500 i 250, ale gdzie te kolejne granice się zacierają, to nie mam pojęcia. Tak, oprócz zabijania graczy w Point Blast zdobywamy punkty też, oraz w innych trybach, zastrzelanie do tych tarcz, które też dają punkty. No i ostatni tryb, Speed Blast, a jeszcze o Point Blast 10 minut trwa każda mapa, a w Speed Blast chodzi o to, by przebiec 7 punktów i jako pierwszy przejść przez te 7 punktów kontrolnych. I to tyle o trybach gry. Gra oferuje no całkiem przyjemną ilość broni, z czego w większości nie potrafię korzystać. Tryb multiplayer też jest jak najbardziej, niestety ciężko jest znaleźć jakiś serwer. Mimo tego, że gra jest obecna za darmo, bo jest obecnie jako Abandonware, czyli program porzucony, jego supportowanie przez twórców i nie jest dystrybuowany, można więc za darmo, a temu co, pograć, a każda z broni ma też alternatywny tryb strzału. O, tam chcę kulkę. Przyda się. Grę na pewno możecie też kojarzyć od pewnego znanego YouTube'owicza zwanego Klocuchem. Czyli, jak on to mówił, kulka... Ej, bo ja potrzebuję tej kulki, bardziej niż ty. No jaka cholera. Musimy jeszcze tą żółtą znaleźć. O. Jak na zawołanie. Tutaj jeszcze zielona spadła, czemu nie dodatkowe punkty? Zawsze. W ogóle jakie pacyfistyczne boty. A pozwolimy ci strzelić. Wystrzelaj najpierw te wszystkie kulki swoje, a dopiero później cię zabijemy. No wiadomo, to jest w końcu gra z botami, o wiele przyjemniej gra się z żywymi graczami. A jako, że to jest gra za darmo, to warto namówić znajomych, żeby ściągnęli. Można sobie serwer schostować i bawić się przednie. Nie tak. No, teraz musimy znaleźć tę złotą kulkę, która już się pojawiła. Pomarańczowej nie chcę tak bardzo jak złotej. Będę świecą, więc łatwo to znaleźć. Ale za dzieciaka dużo się zagrywałem w tę grę. O! Jakie dodże w wodzie, no ten mi nie wyszedł. No i ten też nie. Widziałeś złotą kulkę? Chyba nie. Nie lubię tej broni. Wróćmy do tej. Jest.
stąd. Kulkajny. Ała. Ale mnie zrespiło, lol. Od razu na... No i mnie teraz zabiła. Złotą kulkę ja chcę, inne mnie nie obchodzą. Mam tyle punktów, że mnie nie przegonią. Mogę spokojnie skupić się na szukaniu złotej. To był jakiś sekrecik mały. A, link do gry oczywiście dam w opisie. Na Abandoni można sobie ściągnąć. Masz złotą? Nie masz. Gdzie może być ta złota cholera? Halo, tam jest fioletowa, to nie. No, ty widziałeś złotą kulkę? Nie widziałeś, widziałeś żółtą. O, jest moja noob broń ulubiona. Alternatywny strzał strzela trzema naraz. A ta komplementowała albo ten nad sensem życia. Ona. To była ona. Teraz powiecie, że palarz już nawet płci nie odróżnia. Gdzie może być ta złota mend? A ja mam złotą mendę. Kiedy ja ją podniosłem? Dobra, teraz wbijamy i cieszymy się zwycięstwem. Hehehe, jeszcze tamten nie mógł wbić. I gra nas tutaj nagrodzi pięknym podium, pierwszym miejscem. No ale teraz może pokażę wam Speed Blasta. Tutaj pamiętam, na tej mapie ten Speed Blast jest prosty. Bo ogólnie jest problem z orientacją na tych mapach. One są czasami strasznie pokręcone. Tak jak mówiłem, Speed Blast, czyli musimy przejść przez 7 punktów kontrolnych jak najszybciej. Zdobyć 7 flag. Ta mapa jest akurat prosta, bo wszystko jest tutaj elegancko pokazane, co i jak. Ale są jakieś pojedyncze pułapki. Nie, 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 nie. Oj, tutaj bym wpadł. Tak jak wpadłem, gdy pierwszy raz tę mapę przechodziłem. Tak jak mówiłem, jest 8 aren w tej grze. Każda ma właśnie po te 3 tryby. Ja na razie odblokowałem sobie tylko 4 areny. Także z tej ostatniej mojej odblokowanej pokażę wam point Blasta, bo jest fajna mapa po prostu. Gdzie tu trzeba teraz było iść? A tędy. Tutaj po tym skakać, tu uważać na tą ścianę, która tak naprawdę nam pomaga dobrze wylądować. Lecimy tu. Jest. I wygrywamy. Akurat te Speed Blasty nie są jakieś długie. Ja oczywiście znowu podium. Ale punktów naciupałem. No i jeszcze ten 10-minutowy point blast, na tym sobie skończymy to nagranie, ten pokaz tej świetnej gry, jaką jest Nerf Arena Blast. Jest point blast. O, ładnie mnie tutaj wrzuciło przy tym, przy rakietnicy. Jak wspominałem, no... Cool Kine, czyli Nerf Arena Blast może być wam znany właśnie od... Klocucha, fakt, do lawy wpadłem. I to klot, właśnie ten materiał klocucha tak mnie motywował. Cholera, nie miałem jak strzelić, bo mi się zabił. Wtedy tracę punkty do... Chodź tu, mały gnomie. No to był nawet lider. Zmotywował do nagrania tego materiału. Bo się od dawna do tego szykowałem i stwierdziłem, że to jest dobry... Fuck, zabiłem się. Dobry moment na to. Te boty mają straszną celność, trzeba na to uważać. O, tutaj jest przydatna sprawa. Bo tu mamy, o. Dające 1000 punktów właśnie plansze. Czyli tyle, ile byśmy zabili lidera. Który zajmuje pierwsze miejsce. No, lider, który zajmuje pierwsze miejsce. Masło maślane. Daj się, grubasie, zabić. Tej broni też nie lubię. Ta ma kopa, ale też jej nie lubię. O, dostał. Ciężko nią trafić ogólnie. Ach, nie mam nic innego. O, tutaj podniesiemy sobie
nie podniesiemy. Albo to, o, to ma wykop. Aż tyle miałem pocisków, wow. I tak, klocuch, właśnie ten materiał klocucha mnie zmotywował, wow. Do nagrania tego wreszcie, bo ja od dawna planowałem to nagrać, tylko jakoś nie mogłem się zabrać. W końcu ten materiał klocucha mnie zmotywował, trochę poszperałem w internecie i się okazało, że jest właśnie za darmo, teraz można to ściągnąć, więc stwierdziłem, że dobra okazja pograć sobie trochę w Nerfa, w którego zawsze grałem w demo. I przy okazji coś nagrać. Także oto jest, powstaje ten materiał, a klocuch sam siebie jest dość ciekawą osobą. To widać, że to jest ewidentnie troll. Całkiem dobry, przyjemny troll. Subskrybuję go, oglądam, bo jest zabawny. Dziury po kulach. Kule po dziurach, czy plecy w oczach. No i od klocucha się dowiedziałem, że Hitman to jest gra o łysiaku z ceną na głowie, który zabija ludzi skakanką. No całkiem przyjemnie się go ogląda, no jest zabawny. Jest zabawny, to najważniejsze, ludzie lubią oglądać takie rzeczy, ja też lubię oglądać i się pośmiać. No bo śmiech to zdrowie. Ja tak na początku też kiedyś jako klocucha odkryłem, na początku zastanawiałem się, co to jest za dzieciak, takie miałem mieszane zdanie o nim, zwłaszcza jak widziałem jego pierwszy filmik, czyli Need for Speed, który wrzucili, Need for Speed Underground, który wrzucili na Joe Monstera, właśnie na Joe Monsterze go odkryłem. Co kradniesz moje rzeczy? Moje punkciki. Tu coś jest na górze. Tak się nie zastanawiałem, co to jest, ale im dłużej go oglądałem, tym bardziej żyłem w przeświadczeniu, że to jest troll. Taki całkiem przyjemny, pozytywny troll, którego się fajnie ogląda, także warto. Tak jak jest jeszcze taka dziewczynka, nie wiem, jakieś kawaii, flafy, coś tam, też ewidentnie ma na celu sprowokowanie ludzi. Widać, że to jest taki prowokujący troll z tej pierwszego filmiku. Ludzie tak na nią jadą, o, masz zjebany ryj i tak dalej. Kurczę, jak ludzie macie pisać coś takiego, to nie piszcie wcale, no bo to... To o was świadczy, jak potraficie tylko powiedzieć, że masz zjebany ryj, dziewczynko. I dajecie się tak łatwo prowokować. Ale co kto lubi. Hehe, mam wzmocnienie. Już prawie bym spadł i tyle bym go miał. Tak samo było z klocuchem, no ten jego pierwszy kanał. Ludzie tak go łapkowali w dół też, bo jechali po nim i tak dalej. Masę łapek w dół, a teraz założył ten drugi kanał Klocuch Recenzje. Ma więcej łapek w górę niż w dół, no bo już ludzie chyba się najwyższy czas zorientowali, że on to robi dla zabawy. To jest taki fajny troll i tyle. Nie żadne zjebane dziecko, jak o nim na początku myśleli. Większość myślała właściwie. O, tutaj mam sporą przewagę. Jak nagrywałem to za pierwszym razem, to... Ale ja przegrywałem to. Przegrałem właściwie na samym końcu. Ale nie wiem, dlaczego dźwięk mi się rozjechał. Bo nagrywałem osobną ścieżkę audio i osobno... Dobra, z tym razem jestem zmuszony nagrać to frapsem, także jeśli będzie coś trochę nie tak z tym dźwiękiem, to wybaczcie, inaczej po prostu tego materiału bym nie mógł nagrać. Nie wiem, dlaczego ten dźwięk mi się tak rozjeżdżał. Nie dojdę, nie dojdę jednak do tego. Muszę 3,5 minuty. Ogólnie staram się nie nagrywać frapsem i swojego głosu i gry. Później mam o wiele mniejsze możliwości dostosowania dźwięku, głośności, komentarza i obrazu, no ale czasami gry, jednak czasami trzeba tak zrobić, tak właśnie jest w tym wypadku. Po prostu ten dźwięk mi się rozjeżdżał i za cholerę nie mogłem go zsynchronizować. Także zdecydowałem nagrać się frapsem, jeszcze tylko Jageda nagrywam frapsem, bo mam go idealnie właściwie... No cholera, ustawionego.
żeby ten mój głos się nagrywał tak, jak trzeba. No chodź tu, mały gnomie. Widzisz, co zrobiłeś? Amunicję mi skończyłeś. Jaka menda? O, jest minigun. No, mam prawie dwa razy... Nie! Damn it! Pieprzona winda. A przynajmniej za windę mi punktów nie odebrali. Nie, nie tutaj, do lawy wpadłem. A ta lawa boląca. Chodźcie, niebasku. Nie, nie zmieni, no i zmieniło mi na tą broń. To jest właśnie mankament tej gry, że komputer, jak podniesiemy nową broń, lubi nam automatycznie zmieniać na tą, którą uważa za lepszą. Że jeśli podniesiemy lepszą broń, to od razu nam ją zmieni. Nie da się tak właśnie zdarzyć, że podczas walki niechcący się to jakąś inną broń podniesie i zginiemy przez to, że właśnie nam zmieniło tę broń. O, dobra. Nie wiem, czy ja to zgadzam, chyba ktoś inna, ale mniejsza. Najlepiej grać jednak ze znajomymi w tę grę. Mówię wam, namawiajcie, bo warto, jest zabawa przednia. Tak w ogóle Nerf to jest taka seria zabawek, tak jak to mówię, paintballowych. Że takie strzelanie na niby. Wiecie, o co chodzi, nie chcę żadnych paintballowców obrażać, czy nic tak, nic w tym stylu. Sam chciałbym paintballa kiedyś sobie pograć, niestety nie mam za bardzo okazji. Nie, niestety nie w moich stronach. W ogóle Nerf to właśnie jest, to jest popularna seria tych zabawek. Jak ktoś gra w LoL'a, to pewnie kojarzy te przeróbki Gravesa właśnie, że Nerf Graves. Arty. Na PC chyba właśnie jest tylko Nerf Arena Blast, ale wiem, że też powstało jakieś Nerf na konsolę, ale na którą konsolę to teraz za cholerę nie mogę sobie przypomnieć, ale na pewno konsolę poprzedniej generacji. No i wygraliśmy, time's up i jest pięknie. 12800, drugi miał 6,70. Losowo są tutaj ci przeciwnicy z tego co widzę. Ostatni raz pokonał mnie jakiś... coś tam tri. No dobra, ale to by było na tyle. No, świetna gra. Świetna gra, jeszcze na pewno będę w nią zagrywał, bo mam jeszcze 4 areny do odkrycia. W tym mistrzostwa Nerf. Także... nie, trzymam. Włącz się z mistrzostwami. Także do usłyszenia następnym razem. Dzięki za dzisiaj. Cześć.